Z Ewangelii według świętego Łukasza. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Często w naszym życiu spotykamy się z ludźmi, dla których kariera czy osiągnięcie znacznego miejsca wśród innych odgrywają bardzo ważną rolę. Osiągają oni swoje cele, często kosztem innych. Jesteśmy zgorszeni i oburzeni taką postawą. Ale nie dostrzegamy, że niejednokrotnie i my tak postępujemy. Często priorytetem dla nas staje się wygląd, modne ubranie, czy to, żeby być najmądrzejszym. A wszystko tylko po to, żeby zaistnieć wśród danej grupy ludzi. Mogą to być znajomi, nauczyciele czy pracodawcy. Skupiamy się na rzeczach przyziemnych, na przyjemnościach, wyglądzie, a przecież to wszystko przeminie. To nie jest celem naszego ziemskiego życia. Słowa Ewangelii są bardzo radykalne. Kto się wywyższa tu na ziemi, będzie poniżony. A kto się poniża tu na ziemi, będzie wywyższony w Królestwie Niebieskim. Wielki Post to czas, który sprzyja uniżeniu się, nauczeniu się pokory. Wykorzystajmy go, aby nabrać dystansu do siebie samego, a otworzyć swoje oczy na potrzeby bliźnich.